Mama już mnie woła z taką ekscytacją. Ciekawe, co znalazła. Patrzcie. I niby jeszcze gdzieś są, poczekajcie. No, nie ma, a są. Cześć, witam na kanale Info Uprawa. Idziemy sobie po dróżce i zaczynamy grzybobranie. Proszę. Jeden. O, już mama krzyczy, że ma podgrzybka. Już się cieszy. Nie wiem, czy to było słychać. I jeszcze tu mam drugiego. O, zobaczcie sobie. Patrzcie, jaki ładny grzybek. Tutaj mam dwa. Iwonka jeszcze przyszła i mi sprzątała trzy. A Iwonka znajduje pierwsze grzybki. Patrzcie, jaki teren mamy. Najśmieszniejsze jest w tym to, że tutaj mamy w tym lesie są różne tereny, gdzie w tym rosną, tutaj rosną takie grzyby, tutaj są podgrzybki, tutaj wiecie jest aleja maślaków, tutaj jest, nie wiem, prawdziwki są, tutaj są borowiki, tu są kozaki, więc są różne tereny i to jest fajne, że to jest właśnie zróżnicowane, że nie mamy, tak wiecie, że same na przykład podgrzybki, że same kozaki, nie wiem, albo same kanie. Akurat tu tak kani nie ma. No ale ogólnie sam przekrój grzybów to jest bardzo duży. No my teraz mamy już sporo maślaczków. A czekamy na jakieś podgrzybki, prawdziwki, borowiki. Mama już mi krzyczy, że ma prawdziwka. A ja tutaj mam, patrzcie, ale obżarty, no. Idę do mamy, pokażę mi prawdziwka. I zobaczmy, czy tutaj coś jest. No, teren jest bywały lepszy, ale tu też są grzyby, co najważniejsze. No chociaż najważniejsza jest radość z tego chodzenia na grzyby. A zobaczcie sobie, jakiego moja mama ma prawdziwka. Jaki piękny. Zobaczcie, jaki podgrzybek. Tadam, tadam. Zobaczcie sobie, kalosze są, mam takie duże. O, grzyby. Akurat teraz go zobaczyłem. Grzyby są, chęci są. To najważniejsze, my chodzimy na grzyby kilkanaście, może już 20 lat już dokładnie, wiecie, ciężko jest to stwierdzić. Ja z mamą, Iwonka chodzi od kilku lat, mamy już swoje, wiecie, każdy ma swoje sposoby, wiecie, tutaj jest ten grzyb, nie? No to warto by go obkrążyć. Nie wiem, czy teraz znajdę, bo to go teraz, wiecie, nie sprawdziłem tego, czy jest wokół coś, więc warto go na przykład sprawdzić tutaj wokół, czy nie ma wokół tego innego grzyba, bo często tak się dzieje. To jest pierwsza zasada, którą się kierujemy. Druga zasada, no mamy albo właśnie albo koszyk na grzyby, albo wiadra. No lepiej preferujemy bardziej koszyk, ale czasami mamy właśnie wiadra. No i bardzo ważna zasada, że nie zbieramy grzybów, których nie znamy. To znaczy, czasami się zdarzy tak, że mamy podejrzenie, że może być to dobry grzyb. Może wtedy warto go zebrać, ale warto się wtedy spytać i sprawdzić, może nawet w kilku źródłach, czy to jest na pewno grzyb dobry. Wiecie, nigdy nie zbieraliście borowików, nigdy nie zbieraliście jakichś, no nie wiem, podgrzybków, czy to. Sprawdźcie, spytajcie się tych, którzy wiedzą lepiej i jeśli macie wątpliwości, to niestety lepiej tego nie jeść. My znamy dosyć sporo grzybów, znamy na przykład, nie wiem, podgrzybki, prawdziwki, kanie, opieńki, maślaki, borowiki i tak dalej, kozaki. Dużo tych grzybów znamy i one są, zbieramy je, różnie jest ze smakiem, jedne są smaczne bardziej, drugie są mniej. Najsmaczniejsze są według mnie kanie. Napiszcie, jak to u was bywa, ile już czasu chodzicie na grzyby. O, tam jest Iwonka w oddali, nie wiem, czy widać. Ile czasu chodzicie na grzyby, jakie grzyby zbieracie. Może wiecie, jak podacie nazwy, to ktoś sobie wpisze, a to jest też fajny grzyb, ładny, na przykład jest, pisze, że smaczny. To też jest, myślę, że fajne. I jakimi na przykład zasadami się kierujecie. Nie wiem, na przykład zawsze nosicie ze sobą nóż, albo na przykład nie kroicie, tylko wyrywacie. To jest odwieczny spór. Ale według mojej wiedzy można i to, i to. Kiedyś widziałem nawet badania na ten temat w internecie, gdzieś czytałem, że to jest... No i mamy taki odgłos. Wiecie, że każdy wie, kto gdzie jest, że nie wołamy, nie wiem, Iwonko, czy coś tamten, tylko każdy wie, że to jest nasz sygnał, żeby siebie znaleźć. No ale skończyłem na tym, że jeśli chodzi o te grzyby, które są albo obcinane, albo ukręcane, no to według mnie i według mojej mamy jest to obojętne. Iwonka idzie mi pokazać ładnego grzybka. Zobaczymy, co znalazła. Oho, ho, Iwonko, ładnie. Już widzę tą radość. Więc ci, co twierdzą, że obcinanie grzybów jest bardzo dobrym sposobem, mają rację, jak również ci, którzy twierdzą, że wykręcanie ich jest bardzo dobrym sposobem, też mają rację. Przynajmniej takie jest nasze zdanie, a napiszcie, jakie jest wasze. Patrzcie, jaki piękny. Raz i dwa. Wśród wspaniałych roślinek i igiełek pierwszy i tutaj drugi. Mam. Tadam, tadam. Czuję, że tu są grzyby, więc pora na naszą piosenkę bojową. Pam, param, pam, param, param, pam, pam. Param, 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 pam, pam, pam. Nie no, go znalazłem przed chwilą. Troszeczkę zjedzony, no powiem wam, że w tej chwili aż tak grzybów nie ma. Ostatnio było więcej. O, teraz mama krzyczy, że ma. O, drugi. Więc ostatnio było więcej, teraz, o, następny. Idziemy do mamy. Mama to się czasami tak cieszy z tych grzybów, że wiecie, krzyknie sobie. Wiecie, często cicho zbiera, ale czasami jak wiecie, jak ma ileś grzybów na raz, to nie umie powstrzymać swojego szczęścia. I zaczyna, mam. I wtedy, no, akurat my jesteśmy w takim miejscu, gdzie wokół ludzi zbytnio nie ma. Praktycznie wcale nie ma ludzi. No ale wiecie, jakby byli ludzie, to już mama krzyczy, że ma, to wszyscy mówią, tam są grzyby, idziemy. 4 grzyby, a tyle radości. Malutki, ale zawsze coś. I teraz tak, może obok niego jakiś grzybek będzie. Sprawdzamy razem, ja patrzę, wy patrzycie, czy jakiegoś grzybka nie widzicie. O, ho, 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 popatrzmy. Więc nie za ładny, ale czy on nam jeszcze nie wskaże jakiegoś innego grzybka, który będzie obok, w miarę obok. Metr, 2, 3, 4 metry obok. Tak mniej więcej sobie tak sprawdzam wokół. Na razie nie widzę. Kiedyś, tak kilka lat temu, mieliśmy takie miejsce, gdzie pod iglekami na dole było mnóstwo grzybów. To też zawsze warto sobie sprawdzić. Co mi Iwonka z mamą chcą pokazać? O, pięknie. No i jeszcze jeden obok. Kończąc ten temat, że dzisiaj nie ma aż tylu grzybów, coś tam jest, ale nie ma aż tyle. No były chłodne noce, co nie sprzyjało, teraz spadł deszcz, jak również teraz te noce będą cieplejsze, co naprawdę będzie sprzyjało i będzie tych grzybów dużo. Już za niedługo, więc myślę, że następny filmik to będzie taki, że będzie mnóstwo tych grzybów. Jeszcze tutaj powiem o jednym, o tych kleszczach, że mieliśmy właśnie te miejsce, gdzie było dużo kleszczy, dużo grzybów, ale też dużo kleszczy. I spsikaliśmy się raz, o nawet chyba teraz coś mi się siadło, czekajcie, spryskaliśmy się raz takim środkiem na kleszcze znanej firmy. I efekt był taki, że było ich kilkakrotnie więcej niż zwykle. To było coś niesamowitego, że tyle może być tych kleszczy. Więc już się nigdy nie spryskaliśmy. Natomiast napiszcie, czy wy macie jakieś sposoby na kleszcze, no bo tak, no to wiecie, jak już ja czasami czuję, jak mi ten kleszcz wleci, jak również no potem po grzybobraniu się dokładnie człowiek patrzy, czy nie ma tych kleszczy. A tutaj, zobaczcie sobie, grzybki są. Ale patrzcie. Patrzcie tutaj i teraz tutaj, o. Tadam, tadam, tadam. Mama już mnie woła z taką ekscytacją. Ciekawe, co znalazła. Patrzcie. I niby jeszcze gdzieś są, poczekajcie. No, nie ma, a są. Taki jest wielki. Iwonka tego znalazła, a tutaj grzybki od mamy. Tu się skrył. I też widzę jeszcze tam. Nie wiem, czy teraz widzicie. Ja widzę. Iwonka widzi i chyba też teraz. No, następny. Bardzo lubię takie grzybki i powiem wam tak. O, chcę wam teraz to też pokazać. Po przekrojeniu nie był taki, to już zmienia swoją barwę. Borowiki to są bardzo smaczne grzyby, też no, przy okazji bym poruszył temat, bo pewnie bardzo chętnie ja przeczytam, jak również no, na pewno moja mama i Iwonka, jakie grzyby najbardziej lubicie zjadać. W sensie, że no, ja najbardziej lubię na przykład kanie i my wszyscy w sumie najbardziej kanie. Kania zrobiona tak jak kotlet. Też bardzo dobre są opieńki, które są też zrobione właśnie jak kotlet. Natomiast też są one dobre w marynacie, marynowane. No też nam bardzo, bardzo smakują kozaki, bardzo smakują maślaki, bardzo smakują właśnie borowiki. Prawdziwki są świetne, podgrzybki też są bardzo dobre. Napiszcie, jak to u was wygląda. Ładny? Jest przepiękny. No piękny. Taki. Bezpośrednio przy drodze wychodziliśmy i dwa grzybki